Dobra. Jedziemy do dziadka, który zmarł, na naszą już posesję. Zmieści człowiek na tych drogach, tak wąsko jest. Dobra, ciśniem. To było gdzieś ta jakaś asfaltówka w prawo, mówię. Coś mamy. Dobra, i ciśniemy teraz cały czas prosto, potem w prawo, jakoś tak. Kurde, panie, tutaj ciężko jest w ogóle wjechać, a to dopiero łaki, dziury. Okej, i tutaj w prawo, chyba mi nic nie stoi. I gdzieś tu mówił, będzie brama otwarta. Nawet ten pojazd dzwonił do mnie. Tu jest jakaś brama otwarta. Stanę, nie wiem, zapytam się. Muszę sobie na tych awaryjnych stanę w razie W. Ja tu do mojego dziadka, który niedawno zmarł. Słucham? A, że tam, tak? Dobra, dobra. To widzę, panowie John Deere'a robicie. A co dziadek miał za sprzęt w ogóle? Kojarzycie? Wiecie coś? Aha. Rozumiem, rozumiem. Aha. Dobra, dobra, to dziękuję ślicznie. No wiadomo, dobrze, miłego dnia, miłej pracy, do widzenia. Dobra. Więc generalnie wiemy tyle, że dziadek był spoko, bo tutaj ale to fabiera. No nic, nie jedziemy dalej, że w dzierżawę brał. O, to jest broń otwarta. Dwa domy, no to jakby chyba to. Czemu to otwarte w ogóle jest? Tak, John Deere. Zielony powiedział, że 100, będzie 100. No to tak, to jego. To nasze już jest. Dobra. Parkujemy sobie. Wyłączymy sobie światła. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Mamy skuter. Generalnie to jest farma po dziadku.
którą ja odziedziczyłem. Na koncie też pokaźna sumka, bo 110 tysięcy i cały ten sprzęt, ale jakby ja nie mam pojęcia w ogóle tu o roli, ale myślę, że... Znaczy coś tam wiem, no. Okej, okay, wiem, że Gadek jakby w ostatnich swoich latach życia posprzedawał z ziemię. Nie zostawił mi nic, tylko oprócz tego gospodarstwa, tej gospodarki. No ale co? Generalnie tu jest jakby trochę zaniedbane, ale myślę, że nie będzie to problemem. Generalnie tak, tu gdzieś słyszę krowy, albo mi się po prostu wydaje. Nie no, słyszę krowy, tylko nie wiem gdzie one są. Nie, chyba tu u sąsiada. Tutaj będziemy sobie chyba magazynować. No, no nie wiem, zobaczymy. Pierwsze co to, myślę, żeby sobie do urzędu iść i kupić pole. A, już wiem co tu jest. No właśnie. Dobra, jesteśmy. Generalnie tak, dostałem dotację dodatkowo jeszcze po spadku dziadka. Jestem, przyjechałem. Dobra, więc lecimy. Ja przyjechałem. Co ja gadam? Jedziemy do urzędu. Potem to włączamy. Dobra. I sobie lecimy do urzędu. Może tutaj w prawo gdzieś jest. Koło sklepu. Więc tu jest sklep, chyba tu gdzieś. Ten dom pierwszy. Tu sobie zaparkuję. Dobra, ja idę się dowiedzieć co i jak, i zaraz do was wracam. Cieszę, ach, jeszcze się dowiedziałem, że mam pieniądze. Dziadek jeszcze pieniądze dla mnie przeznaczy. Tak jak widzicie na koncie już dużo większa pokaźna sumka. I teraz muszę tutaj czekać na sołtysa. Obgadamy, które pola bym chciał sobie kupić na początku i... Jestem, po rozmowach już wstępnych, generalnie mamy jakby zakupione pola. Trochę zaszalałem, jak widzicie na moim koncie mało pieniędzy, 19, 18,5 tysiąca. Ale no, tak to jest. Kupiliśmy pole numer 76, tutaj po wstępnych rozmowach, czyli to tutaj. Teraz sobie... Wam pokażę szybko, ale to moja fałka chodzi. Teraz tak, co tu mamy? Rzepak jest mój. Tu jest obok. Tutaj do Edyty kolanko należy. Dobra, więc my bramę zamkniemy. Sobie tutaj jak już sąsiedzi wiedzą, że jesteśmy,
żeby też widzieli. No i co, no ja z wami się będę żegnał. I obserwujcie dalej moje poczynania w tej farmie. Mam nadzieję, że się szybko rozwiniemy z tych maszyn i będzie to nam dobrze szło. Zostawcie supa i dzięki za oglądanie filmu. I'm gonna be the one to make you understand.